Dzień dobry. Witamy Was w ten cichy poranek, spokojny jeszcze. Tak, jesteśmy w górach niedaleko Stuttgartu, nie powiemy na razie gdzie. Wybraliśmy się z Jarkiem, oczywiście, bo musimy być razem. Wybraliśmy się pomieszkować w jednej fabryce, która tutaj niedaleko się mieści. Ale to będzie zagadka, co to będzie. Będziemy sukcesywnie pokazywać coraz więcej, ale ja dla towarzystwa poniekąd, a Jarek z ciekawości chciał zwiedzić tak to jest. Miejsce. Wiecie, że zawsze mnie interesuje jakby sam też proces produkcyjny pewnych rzeczy i jeśli jest taka możliwość, to jak najbardziej właśnie, z miłą chęcią korzystamy. Zawsze taka możliwość jest, żeby wejść do środka, do fabryki i podejrzeć, jak coś, to wszystko powstaje. Tak, jak coś powstaje, coś, co jest użytkowane później w milionach domów, więc to dzisiaj sprawdzimy. Tak, a jak dowiedzieliśmy się dzisiaj przy śniadaniu, to a propos właściciela, okazuje się, że to kolejna niesamowita osoba, która już zmarła. Teraz tutaj właścicielem jest jego syn, ale cudownie jest też poznawać miejsca i ludzi, którzy są poza nawiasem, tak można powiedzieć, bo on wyszedł daleko poza nawias i tworzył świetne rzeczy. Dużo pomysłów człowiek miał w głowie, ale dobra, bo już zaraz powiem. Dużo patentów bardzo zgromadził swoich, co też ważne, nie? Że to nie polegało na kupowaniu patentów innych osób, tylko na opatentowaniu własnych pomysłów i wdrażaniu później tego w produkcję, więc to dzisiaj wszystko będziemy sprawdzać. Tak, wsiadamy w autobus i śmigamy na miejsce docelowe. No to co? Ruszamy! Dzień pierwszy rozpoczęliśmy od kilku wykładów odnośnie samej firmy Fisher, jak i grup produktowych, które mają w ofercie. I tutaj wielki ukłon i szacunek również za przygotowanie tych wykładów. Slajdy były w języku polskim, mieliśmy również wydrukowane te wszystkie slajdy dla tych osób, które powiedzmy gorzej widziały. No generalnie super profesjonalizm. Tutaj troszeczkę obrazów. Niesamowity budynek sam ten szkoleniowy i obrazy, dzieła sztuki tak naprawdę o sporych rozmiarach. A tutaj Andrzej przeszedł właśnie. I to jest siłownia tak naprawdę stworzona dla pracowników przez firmę Fisher. Kolejne slajdy, szybko lecimy dalej. Sklep. Jest to sklep na zakładzie, sklep zakładowy dla pracowników. Mnóstwo akcesoriów, asortymentu było tak dużo. Oczywiście sporo rzeczy, których również ja nie widziałem w Polsce. Od łączników poprzez kotwy chemiczne, kotwy standardowe, wiertła, ubrania robocze, bo tego też tutaj było sporo. Tutaj będą jeszcze takie, o właśnie, zielone elementy z serii, to jest Green Line, czyli stworzone z materiału z odzysku, właśnie wiertła, a tutaj byłoby pewnie miejsce dla moich dzieci, ale nie dajcie się zwieść, bo tutaj też jest sporo takich elementów, naprawdę z bardzo zaawansowaną elektroniką, ale o tym będzie jeszcze później. Tutaj natomiast na ścianie widzimy wielki obraz, sylwetka Michaela Junga, wykonanego za pomocą produktów firmy Fisher. Sie haben zum guten Glück einen guten Mittelstürmer und wir keinen. Ja, das ist eigentlich das Schöne. Ne, schön, dass Sie da sind. Cieszę się, że Państwo tutaj są. So, und was haben Sie heute Morgen schon gesehen? Co dzisiaj już Państwo widzieli? Was interessant für Sie? Czy było ciekawe? Ja. Haben Sie unsere Firma gekannt? Znali Państwo naszą firmę? Poznaliśmy, chcieliby tu być. Ja. 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 Aber Sie haben noch nicht alles gesehen. Ale jeszcze nie wszystko Państwo widzieli. Ja. W poprzednim ujęciu było widać samego właściciela firmy, doktora Klausa Fischera. A teraz coś, o czym mówiłem, z czego wszystkie dzieciaki byłyby pewnie ucieszone, czyli
klocki Fischer Technik. O tym jeszcze będzie dużo, dużo powiedziane w kolejnych odcinkach Na Dom i Drewno. A teraz... Teraz troszeczkę robotów. Zobaczcie te olbrzymie ramiona, jak zasuwają w swojej pracy. A tutaj widok z góry na olbrzymią halę. Te maszyny, które widzicie, to tryskarki do plastiku, do tworzyw różnych. I zobaczcie, ile osób jest na hali. Ach, to jest zbliżenie. Jakieś starałem się zrobić, ale ciężko było gdzieś tam wypatrzeć. O, tutaj wypadają już gotowe kołeczki. Tam było widać matrycę. Serce tak naprawdę każdych wtryskarek do tworzyw. No i jak widzicie, na tych halach pełna automatyzacja. To wydaje mi się, że chyba odciągi tak naprawdę albo odciągi, albo dostarczają powietrze, ale raczej chyba odciąg po samym procesie tworzenia tych kołków. Tutaj bardzo ciekawe ujęcie pokazujące poszczególne etapy tworzenia naszych łączników, czy śrub do betonu, czy wkrętów do drewna. Tutaj flagowy produkt, czyli Duoline. I teraz przechodzimy do zupełnie innego miejsca. Zupełnie inny budynek. Tutaj jesteśmy w stajniach i w szkółce jeździeckiej Michaela Junga. Ta pani to jego mama. Tam zaraz za nią tato mistrza tak naprawdę. Michael Jung zdobył 3 złote medale na olimpiadach. No i niesamowite przyjęcie dla nas, powitanie, i zaraz przejdziemy się po tym bardzo ciekawym miejscu. Ja tak naprawdę zbyt wiele z końmi nie mam do czynienia, ale widząc, jak one są wyczyszczone, jak lśniące, jak się w ogóle zachowują, to niesamowite przeżycie. I też również sama wiedza, że są to takie no prawdziwe czempiony, tak? Konie, które zdobywają złote medale po całym świecie, no to robi wrażenie. Więc tutaj spędziliśmy paręnaście minut tak naprawdę. Michael przedstawił nam te najważniejsze, powiedzmy, konie, ich historię. Z tego co pamiętam, najlepsze wyniki chyba 9, 10, 11 lat konie mają. Ten koń pamiętam, że był dość mały, ale z tego co Michał opowiadał, to nie wzrost tutaj ma znaczenie, bo pokonuje również na nim przeszkody takie najwyższe. Fajny jest, nie? Kto chce takiego do domu, czy też do ogrodu? A co jeśli pogoda nie dopisuje? Do tego wtedy są takie oto bieżnie. Koniki sobie chodzą, mogą być zmieniane kąty, więc spokojnie mogą tutaj ćwiczyć i trenować. A tam zupełnie po lewej stronie ekranu synek, albo nie wiem, córka może, patrzy, jak tata albo mama ćwiczy na tej bieżni, nie? No i teraz przeszliśmy już do pokazów, powiedzmy, na żywo. Tych obrazów i fotografii może bardziej na wszystkich ścianach od groma, również dla czujnych oczu niektórych z was. Będzie tam też zdjęcie z królową Anglii. No i tutaj rozgrzewka od najniższych przeszkód. Fajnie też widzieć, być tak blisko takiej przeszkody i to, z jaką gracją też ten konik to pokonuje, to jest szacun. Trochę wyżej. Bez problemu. No sam tutaj oczywiście to zrobił. Żart, nie? No i teraz, słuchajcie, tutaj jest 1,60 m i
Tak, to wszystko się wolno dzieje, nie? Łatwe i proste. A tutaj te 3 złote medale. 2012 i 2006. Dobrze, przechodzimy do kolejnego ciekawych już warsztatów, takich prawdziwych. Litka daje radę właśnie zaciskać kołki najprostsza do płyt kartono-gipsowych. A tutaj kołki Duoline. Duo Power, tak. Te składające się z dwóch rodzajów materiałów i te długie kołki pozwalające nałączyć materiały o różnych grubościach. A tutaj też było fajne ujęcie, jak złapie ostrość, jak ten kołek, jeden kołek w przeróżny sposób zachowuje się w różnych materiałach. Tak, właśnie, gdybym ja to znał, budując dom, oj, ułatwiłoby to sporo problemów nam. Tutaj był taki bardzo prosty pokaz, który pozwala rozróżnić materiał, z którego wykonane są kołki z tworzywa. Te, które idą na dno, są powiedzmy lepsze, a te, które unoszą się na powierzchni, są wykonane z zupełnie innego tworzywa. Taki prosty przykład, jak rozpoznać sam materiał, z którego jest zrobiony kołek. Ten kołek najprostszy, kołek rozporowy. Brak tam było ewidentnie nylonu, nie? A tutaj kołek właśnie ten dwukompozytowy. Fajnie udało się nagrać, jak on się zachowuje. Drugi kołek, ten, który właśnie mówiłem, że jest i do cienkich materiałów, i do grubych. Dzięki tej opasce możemy decydować tak naprawdę, czy stosować ten kołek w materiałach o zupełnie różnych grubościach. Teraz dociskamy ten element z przodu, który zostaje. Urywamy tą opaskę na określoną długość. Najpierw w dół, najpierw musimy go wygiąć. Instruktorzy bacznie, słuchajcie, tutaj nas obserwowali i podpowiadali nam, dzięki tłumaczom, co mamy robić. No i tak przygotowany kołek już jest gotowy do włożenia wkręta. Tam są, widzicie, te takie dwie metalowe blaszki. One trzymają tak naprawdę cały gwint śruby czy wkręta, który tutaj się zaraz pojawi. No właśnie. Tak, czyli to jest drugi przykład, a tutaj pokaz mocy, jak bardzo mocne jest to połączenie. No, urwie czy nie urwie? Ale urwał. No, tutaj ci instruktorzy byli ciekawi, czy będzie wystarczająco siły. Litka w akcji. Tak, tutaj litka wierci najpierw dziurę w betonie. Będziemy mocować barierkę. Litka będzie mocować na kołek. Na kotwę, sorry. Kotwę. Taką chyba najbardziej typową. Czyli jeszcze czyszczenie otworu. Od wiertu. Pompka, która wydmucha ten cały pył. To trzeba robić zawsze. Nie dmuchamy litka, chyba że mamy okulary. Dobra, litka wbija tutaj tą kotwę. Nie było to prosto, bo tak naprawdę ten beton był dość nisko. No i dobra. I ostatni krok to jest dociśnięcie, czy dokręcenie tej kotwy. Klucz dynamometryczny, czyli oczywiście odpowiednia siła. I z drugiej strony był pokaz kotwy. Nie, sorry, tutaj będzie wkręt do betonu. Właśnie. Czyli pokaz jakby różnicy czasu samego montażu. Również pompka, czyścimy otwór. I teraz cały montaż to wkręcenie tego
skrętarką impaktową. Cyk i koniec. 8 sekund, niecałe 9 sekund. Z tego co pamiętam, Litka ten cały jakby proces wykonała około minuty. Więc 50 sekund zyskujemy czasu na jednym połączeniu. Przeszliśmy do kolejnego działu. Tutaj były poruszane kotwy chemiczne. To są te wielkie ampułki. Naprawdę duże. Są też mniejsze. W nich jest żywica oraz utwardzacz. Taki specjalny piasek. Nie pamiętam nazwy. Więc nie będę nawet starał się tutaj dojść do tego. Ale jest to jedno z ciekawszych połączeń. No i tutaj mamy znowu żywicę i utwardzacz w dwóch tych pojemnikach. W czasie wypychania one są miksowane. No i ten wielki nabój. On jest zakładany, słuchajcie, do takich pistoletów. Chyba też będzie nagranie o tym. No bo to już sporo waży i trzeba też byłoby użyć dużo siły, żeby to wypchnąć z tych tub. Generalnie od najmniejszych pojemników do bardzo dużych. I na stole różne pistolety właśnie do wypychania tych żywic. Sama żywica fajnie wygląda. Przedziwna konsystencja, taka ni to płynna, ni to galareta. No dziwnie to wygląda, dziwnie. A tutaj pokaz z normalnego, znaczy żywica jest tutaj wyciskana do kołków takich plastikowych, które tą żywicę ładnie rozprowadzają na każdą stronę. No widać jak to wygląda, nie? Takie koszyczki z tworzywa. A właśnie, tutaj. Nasz kolega dorwał się do tej giwery. Można iść na wojnę, nie? Tak, z 5-8 kilo. Tak, taki pistolet waży. No ale on ułatwia pracę. Widzicie, jest też pasek. Możemy to powiesić tutaj. Znowu przeszedłem się z kamerą, żeby pokazać wam, jak różne są to gabarytowo też. Jak się różnią gabarytami te łączniki. Później kolejne pomieszczenie i kolejny dział zupełnie łączników do... Kto zgadnie? Nic nie powiem, bo tutaj wszystko widać. Łączniki do elewacji. To jest zupełnie inny dział. Tych łączników jest całe mnóstwo. Do kamienia, do granitu, do szkła, do tworzywa, do paneli bardzo cienkich, do paneli bardzo grubych. No generalnie wszystko, co można sobie wymarzyć, żeby powiesić, powiedzmy, ścianę z piaskowca na budynku. Albo z jakiegoś kompozytu, albo ze szkła. Z tego, co były pokazane właśnie, na przykład te przykładowe inwestycje, no to są to inwestycje na całym świecie, na największych hotelach. Były pokazane budynki w Dubaju, 400-metrowy hotel, olbrzymie właśnie płyty z piaskowca wiszące gdzieś tam na samej górze. Tutaj pokazana technika wykonywania odwiertów. Wiertło diamentowe wchodzi w materiał, wykonuje oscylacje, dzięki mamy to takie miejsce jak jaskółczy ogon, nie? I później dokręcając czy dobijając ten element się rozchodzi na boki i jest to unieruchomione już w materiale. Tutaj jest techniką dobijania przez taką specjalną tuleję. A obok, o właśnie, tutaj będzie przez wkręcenie element bardzo cienki. Ten, który leży na stole, to było jakoś... Nie pamiętam, czy to nie był beton jakiś z jakimiś włóknami. I taki łącznik już później jest... Możemy dzięki temu wieszać to na elewacjach.
Na stelażach, sorry. A tutaj kolejna rzecz, o której zupełnie nie miałem pojęcia. I teraz normalnie pluję sobie niesamowicie w brodę, ponieważ to, gdybym to użył w moim warsztacie do, czy w naszym warsztacie, sorry, sorry Litwa, w naszym warsztacie do instalacji grzewczej, do instalacji odciągowej, do instalacji pneumatycznej. To, co my robiliśmy w warsztacie, były użyte łączniki, które powiedzmy ja znałem, przykręcone do ściany i koniec. Tutaj macie cały system stelaży, łączników, mocowań, które pozwalają wam na przesuwanie poszczególnych elementów. I to jest klucz. Nie chodzi o to, żeby to zamocować i już nic się nie dało z tym zrobić, tylko mamy możliwość przesuwania, wyciągania, obracania. No więc, no cóż. Przy kolejnym warsztacie już będę wiedział co i jak, nie? Tutaj przykłady właśnie tych obejm. Na tym bym na przykład zrobił już, właśnie widzicie te większe średnice. Na tym bym na pewno zrobił rurę odciągów. Tutaj jest kilka takich usprawnień, które pozwalałyby mi na pewno zakładać te rury samodzielnie. Świetne pomysły takie, niby to są detale, ale które słuchajcie, super, super ułatwiają pracę z tymi elementami do zamocowań. Tutaj był pokaz, były trzy grupy, Litka tutaj samodzielnie działa, składa, no taki widzicie, nie? Trzy elementy i chodziło tutaj, żeby pokazać trzy różne zupełnie grupy produktów i żeby zobaczyć też jaka jest oszczędność w czasie, bo element powstawał prawie dokładnie taki sam, różniły się tylko jakby składowe i to wpływało oczywiście na czas wykonania takiego prostego elementu. Ja widziałem też gdzieś tam na prezentacji, że jest też cały program, aplikacja, która pozwala na projektowanie tego typu instalacji. To muszę też gdzieś poszukać w sieci, czy jest to do ściągnięcia, żeby na tej aplikacji zaprojektować tą konstrukcję, ten cały stelaż i wtedy dostajemy też jakby całą specyfikację materiałową, jakie elementy, jakie łączniki trzeba tutaj użyć, bo tych elementów było, nie wiem, no na stole tam u Litki było, nie wiem, powiedzmy z 20, nie? Więc z głowy, o, właśnie, the winner is. A tutaj właśnie coś, czego mi później brakowało, nie? Że nie było tak do końca omówione. Przeróżne łączniki do więźby. Jest tego sporo. Praktycznie cały asortyment, który by mi się przydał również przy budowie domu, przy budowie ogrodu zimowego. Tutaj techniki łączenia i betonu z drewnem. Będzie też stopa pokazana, o właśnie ta. Regulowana oczywiście. I kolejne łączniki, kolejne. Fajnie też tutaj zrobiony ten sam pokaz, nie? Jak to jest przedstawione obrazowo. Gdzie, jakie łączniki jesteśmy w stanie zastosować. Kolejny dział testów. Tutaj będziemy testować, może nie my, my będziemy obserwować. Mamy kotwę chemiczną, właśnie ta ampułka jest włożona i kotwa jest wciśnięta. Sama żywica jest rozmieszana. I teraz będzie próba wyrwania tego. Co ciekawe, to była kotwa chemiczna o najkrótszym czasie działania, tylko 2 minuty. W odpowiedniej temperaturze oczywiście. Tutaj było powyżej 20 stopni, więc 2 minuty i ta kotwa działa. Z pełną jakby mocą. Zobaczcie, jakie łączniki są używane, żeby to połączyć tą wyrywarkę.
mierniki i tak dalej, wszystko do kompa oczywiście. I można zobaczyć, z jaką siłą w danym materiale ta kotwa trzyma. Tego pana tam ze słuchawkami kojarzycie w szarej koszulce. Myślę, że część z was tak. Dobra. I teraz bum. Poszło. Kotwa wyciągnięta. I teraz najlepsze jest to, słuchajcie, że najczęściej urywa się albo metal, albo nie wytrzymuje materiał. Sama żywica raczej nie powinna tutaj zawieść. A tutaj pokaz numer 2. Chodziło tutaj o to, gdzie w poprzednim ujęciu była taka wielka blacha, nie, położona na to miejsce wyrywania, a teraz pokaz bez tego, czyli wyrywane jest, zobaczcie, jaki kawał betonu. Tak ta żywica trzyma. Właśnie o to chodzi. Wyrwane jest, no, tak beton średnicy 10 cm spokojnie. I tutaj przegląd produktów z danej hali produkcyjnej, ponieważ to była hala kolejna, czyli te żywice dwuskładnikowe, później te żywice w tych ampułkach i tak dalej, i tak dalej. Jest tego całkiem sporo. A teraz kolejne miejsce. Pojechaliśmy 2 godziny tak naprawdę do miejsca, które no warto odwiedzić, bo wina, które tam są produkowane na miejscu, naprawdę robią wrażenie. Jeden z najlepszych winiarni w całych Niemczech i półki drewniane, tak jest. Tam na tych półkach, jak widzicie, na tych regałach również takie, no, korzenie? Może nie korzenie, no, to są części winogron, nie? I tutaj zabawiliśmy troszeczkę. Sam budynek, również niesamowita architektura, bo było to takie zbocze góry i kilka takich wielkich betonowych tarasów, które na jednym tarasie był podjazd, na drugim tarasie była restauracja, trzeci taras to już był dach tego budynku. Sama ekspozycja, wielkość tego pomieszczenia, naprawdę wszystko robiło niesamowite wrażenie. A tutaj ja znalazłem również jakieś elementy drewniane, które warto pokazać. Zobaczcie, jak to wygląda w wykonaniu pewnie jakichś niemieckich stolarzy. Tym optymistycznym akcentem, widokiem, kończymy naszą wizytę w Schwarzwaldzie. Było nieźle, nie? Było nieźle. Powiem wam, ciężko, że ja na informację Jarka, że chcę jechać w takie miejsce, jakie chcę jechać, zareagowałam bardzo sceptycznie. Kotwy, betony, ale powiem wam, że dzisiejsze na przykład warsztaty bardzo mnie zaciekawiły i ostro tam starałam się uczestniczyć w nich. Bardzo dużo ciekawych rzeczy. I nawet dla mnie, dla kobiety, mimo że beton to jest sprawa dla mnie obca, dużo rzeczy mnie bardzo zainteresowało. Też Lidka uczestniczyła przecież w budowie całego, w procesie całego budowy, w całym procesie budowy naszego domu. I przeszła wiele sytuacji, gdzie kołki używaliśmy i to wielokrotnie. I tych technologii, które dzisiaj widzieliśmy, tak, właśnie. Po prostu nie znaliśmy, nie? Nieraz żeśmy do Jarka spojrzeli na siebie i mówiliśmy, w oczach mieliśmy, kurde, że my żeśmy tego nie wiedzieli wcześniej, że nie znaliśmy wcześniej jakiegoś tam łącznika, kołka czy jakieś kotwy. Więc tutaj cieszę się, że żeśmy poznali. Ja miałem trochę niedosyt, że nie było pokazów, jeśli chodzi o łączniki do drewna, a było tego, tam robiłem przebitki i jest tego po prostu całe mnóstwo, ale to może będzie gdzieś tam w mojej głowie pomysł na to, żeby gdzieś w ten temat wejść i pokazać wam te łączniki w domu drewno.
No i pierwszy technik. O, jacie. Niech chłopaki moje zobaczą, co przywieziemy, mam nadzieję. Też klocki praktycznie w Polsce nieznane. Właśnie. Kolejna nisza, którą trzeba wypełnić. Kolejny pomysł. Więc mamy nadzieję, że tym krótkim filmem poniekąd Wam przybliżymy firmę, markę i że jakieś informacje z tego filmu Wam się przydadzą. My kończymy nasz pobyt tutaj wizytą w jednej z najlepszych winiarni w Niemczech. Mamy już próbowania po prostu dosyć. Jeszcze coś powiem. Ja nie mogłem oczywiście kamery włączyć we wszystkich miejscach, bo wiele miejsc niestety kamera musiała być wyłączona. Porządek, który w tych salach, w halach fabryki jest za... To jest po prostu mistrzostwo świata. Tak, stwierdzenie Ordnungsmacht sein niemieckie, to tu jest mało powiedziane. Optymalizacja na każdym kroku jakby produkcji, to tu jest klucz, nie? Czyli ciągle poprawianie, żeby coś było lepiej, żeby było bardziej efektywne, szybciej, lepiej i do tego cały czas zdążają. Nie? No i to, że właściciel dba o to, żeby być samowystarczalny. Wszystko, począwszy od drukarni, nadrukowują sami, mają sami małą drukarnię, żeby nadrukowywać sami sobie etykiety, skończywszy na najbardziej skomplikowanych maszynach do produkcji tych tworzyw sztucznych. I nie ma też wielkich magazynów z towarem, czyli nie są zatowarowani na miesiące gdzieś tam zamówień w przód, tylko na bieżąco jakby te maszyny są tak szybkie i tak wydajne, że tak, na bieżąco są w stanie... Ta rzecz i takie miejsce powinny odwiedzać po prostu osoby, które zarządzają jakimiś fabrykami, przedsiębiorstwami, żeby się uczyć po prostu na czymś, co istnieje. To jest japońska, nie wiem, czy technika, czy filozofia Kaizen, czyli właśnie nie marnować czasu, energii, żeby robić coś jeszcze lepiej. Tyle. Dziękuję Wam za uwagę, dziękujemy, że śledziliście nasz wyjazd, naszą podróż i zapraszamy do następnej kamery. Tak, bo ja już widzę, że tam kolejna degustacja jest. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Thank you.